strzeliliśmy wybranki, mecz sobie w pierwszej połowie ułożyliśmy pod nasze dyktando, można powiedzieć. Później staraliśmy się to kontrolować. Wiadomo, że jak się przegrywa, my też byliśmy w takich sytuacjach, tak samo byśmy podeszli, podwójnie zmotywowali. W nasze szeregi, tak samo jak Starze Rzeszowa, właśnie w nasze szeregi wdarło się takie delikatne rozluźnienie. Efektem tego jest ta bramka. Ta bramka dla Stali Rzeszów, no ale później kontra, przypieczętowaliśmy ten wynik i no na pewno jesteśmy bliżej utrzymania i zostały jeszcze dwa mecze. Zrobimy wszystko, żeby druga liga została w Stali Rzeszów. Tak jak właśnie mówisz, bliżej utrzymania, czy tak, że powiem, byście zdeterminowani, ciągle w głowie siedział to, że możecie spaść i po prostu nagle pojawi się ten duch drużyny i zaczęliście tak walczyć? No jest tak, że jak zaczyna się robić ciekawie, to jest podwójna mobilizacja i czasami ta podwójna mobilizacja albo wychodzi na korzyść, albo nie na korzyść. Dzisiaj wyszło na korzyść, bo zgarnęliśmy 3 punkty w jakże ważnym dla nas meczu. Rozumiem, że następne mecze stawiacie też także po 3 punkty. Teraz jedziemy do Nowego Dworu i na pewno w tym meczu będziemy chcieli zdobyć 3 punkty. To jest też... Dobra, dzięki.